Witajcie moi drodzy, nadszedł czas, by omówić sobie dokładniej oblężenie Konstantynopola w latach 717-718, gdyż było to tak ważne wydarzenie, tak ważne akty o dziejach historii w zasadzie Europy i technicznie rzecz biorąc świata, że no ciężko tak naprawdę określić jego wagę na dziejach naszej historii. To, co się wydarzyło wtedy pod Konstantynopolem, na stałe ukształtowało historię zarówno naszego kraju, jak i w zasadzie, jak już wspomniałem, reszty Europy. Gdyby wynik tego oblężenia był inny, wątpię byśmy porozumiewali się dzisiaj ze sobą po polsku. W marcu 717 roku Leon Izaurejczyk został panem Konstantynopola, ponieważ jego poprzednik, Teodozjusz III, abdykował i odmówił kontynuowania wojny domowej, która rozpoczęła się w poprzednim roku. Prawdopodobnie jego rezygnacja wynikała w równym stopniu z obawy przed nadejściem Arabów, co z lęku przed Leonem, gdyż wojska kalifa pustoszyły już Frygię i Kapadocję i powoli zbliżały się do Bosforu. Nic poza świadomością, że jest w stanie powstrzymać rosnącą falę najazdów muzułmańskich, nie mogło usprawiedliwić Leona, by w tak niebezpiecznym momencie wystąpił przeciwko Teodozjuszowi. Był jeszcze młodym człowiekiem, ale jego życie było już pełne niespodzianek i przygód. Detronizując Teodozjusza III w przeddzień wielkiej inwazji Arabów, Leon Izaurejczyk wziął na siebie najpoważniejszą odpowiedzialność. Ze zdemoralizowaną armią, która ostatnio była bardziej przyzwyczajona do buntów niż do walki, z uszczuplonym skarbcem i zdezorganizowaną służbą cywilną, musiał stawić czoła atakowi jeszcze groźniejszemu niż ten, który Konstantyn IV odparł 30 lat wcześniej. Konstantyn IV z rodu dziedzicznych władców miał bezpieczny tron i wierną armię, podczas gdy Leon był zwykłym awanturnikiem, który zdobył koronę zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak został wystawiony na próbę miecza. Panującym kalifem był teraz Sulayman ibn Abd al-Malik, siódmy z rodów Umajadów. Nadwyrężył on wszystkie zasoby swojego szerokiego imperium, aby zapewnić flotę i armię odpowiednią do wielkiego przedsięwzięcia, którego się podjął. Główne dowództwo nad wyprawą otrzymał jego brat Maslama, który poprowadził armię liczącą 80 tysięcy ludzi z Tarsu przez środek Azji Mniejszej i pomaszerował na Hellespont, zajmując po drodze silne miasto Pergamus. Tymczasem flota licząca 18 setek żagli pod wodzą wezyra Sulaymana, imiennika swego pana kalifa, wypłynęła z Syrii na Morze Egejskie, niosąc ze sobą siłę nie mniejszą niż ta, która maszerowała lądem. Flota i armia spotkały się w Abydos na Hellesponcie bez szwanku, ponieważ Leon wycofał wszystkie swoje zasoby, morskie i lądowe, by strzec swojej stolicy. W sierpniu 717 roku, zaledwie 5 miesięcy po swojej koronacji, Izaurejczyk zobaczył statki Arabów płynące w górę Propontis, podczas gdy ich armia przeprawiła się do Dacji i zbliżała się do miasta od strony zachodniej. Maslama kazał swoim wojskom zbudować linię okrążenia od morza do Złotego Rogu, odcinając Konstantynopol od wszelkiej komunikacji z Tracją, podczas gdy Sulayman zablokował południowe wyjście z Bosforu i próbował zamknąć je również od strony północnej, aby uniemożliwić jakiekolwiek dostawy drogą wodną z Eksine. Leon jednak wypłynął ze Złotego Rogu ze swoimi galerami i statkami ognistymi, ziejącymi straszliwym greckim ogniem i tak bardzo zaszkodził oddziałowi arabskich okrętów, które popłynęły na północ w górę Cieśniny, że blokada po tej stronie nigdy nie została właściwie ustawiona. Arabowie polegali bardziej na zagłodzeniu miasta niż na wzięciu go szturmem. Przybyli zaopatrzeni we wszystko, co było potrzebne do wielomiesięcznej blokady i usiedli, jakby zamierzali pozostać przed murami przez nieokreślony czas. Konstantynopol został zaopatrzony na jeszcze większą skalę. Każdej rodzinie nakazano zgromadzić zapasy zboża na okres nie krótszy niż 2 lata, a głód pojawił się w obozie oblegających na długo przed tym, jak został odrzuty w domach oblężonych. Maslama i Sulayman nie liczyli się również z klimatem. Nad Morzem Czarnym od czasu do czasu zdarzają się ciężkie zimy. Bardzo źle Arabom przysłużyła się zima z lat 717-18, kiedy to mróz nie ustawał przez 12 tygodni. Leon mógł się chwalić, podobnie jak car Mikołaj, że grudzień, styczeń i luty były jego najlepszymi generałami, ponieważ te miesiące spowodowały straszliwe spustoszenie w arabskich szeregach. Lekko odziani orientaliści nie mogli wytrzymać pogody i padali jak muchy na dyzenterię i zimno.
Wezyr Sulajman był wśród tych, którzy zginęli. Tymczasem Bizantyjczycy niewiele wycierpieli, będąc przykryci dachami przez całą zimę. Gdy przyszła wiosna, Maslama musiałby odstąpić od oblężenia, gdyby nie został mocno wzmocniony zarówno na morzu, jak i na lądzie. Rezerwowa flota przybyła z Egiptu, a duża armia podeszła z Tarsu i zajęła azjatyckie brzegi Bosforu. Leon nie rozpaczał jednak i latem podjął ofensywę. Jego okręty ogniste wyruszyły i spaliły egipską eskadrę, gdy ta cumowała na kotwicach. Oddziały lądujące na brzeżu Bitynii zaskoczyły i rozbiły na kawałki armię arabską, która pilnowała drugiej strony cieśniny. Wkrótce też głód zaczął doskwierać nieprzyjacielowi. Ich zapasy prowiantu kończyły się, a oni sami tak zawzięci nękali okolice, że z bliska nie można było zdobyć więcej żywności, a jeśli wysyłali forpoczty zbyt daleko od swoich linii, byli odcinani od przez chłopów. W końcu Maslama poniósł klęskę, która zmusiła go do porzucenia swego zadania. Bułgarzy zeszli z Bałkanów i rozgromili armię osłonową, która obserwowała Adrianopol i chroniła oblężenie od strony zachodniej. Według świadectwa samych arabskich historyków padło nie mniej niż 20 tysięcy Arabów, a ci, którzy przeżyli, byli tak stłamszeni, że Maslama wydał rozkaz wycofania się. Flota odprowadziła armię lądową z powrotem do Azji i obie siły ruszyły w drogę powrotną. Maslama wrócił do Tarsu, mając za plecami zaledwie 30 tysięcy ludzi z ponad 100 tysięcy, którzy ruszyli z nim lub przybyli do niego jako posiłki. Flota miała się jeszcze gorzej. Została złapana przez burzę na Morzu Egejskim i tak straszliwie rozbita, że mówi się, iż tylko 5 statków z całej armady wróciło do Syrii bez szwanku. W ten sposób zakończyła się ostatnia wielka próba zniszczenia Konstantynopola przez Arabów. Nigdy więcej nie podjęto tego zadania, choć przez 350 lat nieustannie wybuchały kolejne wojny między cesarzem a kalifem. W przyszłości miały to być zawsze walki graniczne, a nie desperackie próby uderzenia w serce imperium i podbicie Europy dla islamu. Leonowi, o wiele bardziej niż jego współczesnemu Karlowi Młotowi, należy przypisać uratowanie chrześcijaństwa przed niebezpieczeństwem ze strony muzułmanów. Karl zawrócił plądrującą hordę wysłaną z odległej prowincji kalifatu. Leon odparł wielką armią Arabów, zabraną z całego ich wschodniego królestwa i dowodzoną przez brata ich monarchy. Taka porażka była dobrze wyliczona, aby wpoić w ich fatalistyczne umysły myśl, że Konstantynopol nie był przeznaczony przez opatrzność, aby wpaść w ich ręce. W tym czasie byli już daleko od szaleńczego fanatyzmu, który inspirował ich dziadków, a miażdżąca klęska, którą ponieśli, zniechęciła ich do powtórzenia tej próby. Życie i władza stały się dla nich tak przyjemne, że męczeństwo nie było już celem samym w sobie. Woleli, jeśli mieli wybór, żyć i walczyć innego dnia. Leon nie został jednak całkowicie uwolniony od Arabów przez swoje zwycięstwo w 718 roku. W kilku momentach drugiej części jego panowania był niepokojony przez najazdy na swoje prowincje graniczne. Żaden z nich nie był jednak naprawdę groźny, a po zwycięstwie nad główną armią najeźdźców w 739 roku pod Akroinon we Frygii, Azja Mniejsza została ostatecznie uwolniona od ich obecności. Po klęsce Maslama zwycięski Leon otrzymał czas na odetchnięcie, w ciągu którego mógł zreorganizować rozbite państwo, które pozostawił mu jego poprzednik. Mógł zwrócić uwagę na wewnętrzne sprawy imperium, nie obawiając się, że w każdej chwili może zostać zaatakowany przez groźną inwazję za Taurusu. Było to nie lada osiągnięcie Leona III, że jeszcze nie będąc mocno osadzonym nad swoim tronie i mając wszystkie swoje azjatyckie prowincje już opanowane przez wroga, mógł z łatwością pokonać tak potężną armię. Jego sukces należy przypisać przede wszystkim jego własnej odwadze, energii i umiejętności, następnie niezawodnej sile murów Konstantynopola, a na koniec niedoświadczeniu Arabów na morzu, które zmusiło ich do użycia niechętnych chrześcijańskich marynarzy do swoich galer i uniemożliwiło im zrobienia odpowiedniego użytku z ich chwilowej przewagi morskiej. Flota Maslama była tak bezużyteczna i niepojęczna jak flota Xerxesa. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo mogły mu pomóc błędy jego wroga, Leon zasługuje na podziękowania wszystkich przyszłych wieków za powstrzymanie postępów arabskiego najeźdźcy w chwili, gdy we wschodniej Europie nie było żadnej innej potęgi, która mogłaby choć na chwilę powstrzymać nacierających muzułmanów. Gdyby Konstantynopol upadł, jest absolutnie pewne, że barbarzyńskie plemiona pogańskie, które zajmowały całą wschodnią i środkową Europę, stałyby się poddanymi kalifa i wyznawcami islamu.
Nie było zdolności do długotrwałego uporu u Bułgarów, Awarów czy Słowian. A gdyby Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie upadło, fala inwazji Arabów zmiotłaby wszystko przed sobą aż do granic Austrazji. Bardzo wątpliwe jest, czy Frankowie mogliby się ostać, gdyby zostali zaatakowani zarówno od wschodu, jak i od południa. Można więc przypisać Leonowi i Zauryskiemu jeszcze większy udział w ocaleniu Europy przed niebezpieczeństwem ze strony muzułmanów, niż przypisuje się to Karolowi Młotowi. A wy dajcie mi znać w komentarzu, czy rzeczywiście myślicie, że oblężenie Konstantynopola w 717 i 18 roku było tak bardzo krytyczne, jak wy ocenilibyście udział Leona III w tym oblężeniu. Pozdrawiam was serdecznie, Epikurejczyk out.